Od kilku tygodni korzystam z Huawei P60 Pro i muszę przyznać, że jest to ciekawe doświadczenie. Dodam też, że jest to pierwszy Huawei, z którego korzystam dłuższy czas, więc obserwacje nowego użytkownika mogą być zaskakujące. P60 Pro to fantastyczny smartfon, ale czy warto się na niego zdecydować? Zapraszam do materiału. Zestaw w porównaniu do innych flagowców wypada bardzo dobrze. Pudełko kryje smartfona, przezroczyste etui Przewód USB-A do C oraz szybką 88-wotową ładowarkę. Listy akcesoriów zamyka szpilkę dodatki Sim. Pod względem wykonania jest to po prostu flagowy smartfon. Mamy tu metalową ramkę, szkło hartowane i bezkompromisową jakość wykonania. Czarna wersja wygląda jak typowy nowy smartfon. To, co wyróżnia Huawei'a, to biały wariant, na którego pleckach znalazło się masa perłowa. Wzór przepięknie mieni się w słońcu, a każdy egzemplarz jest unikalny. Układ się nie powtarza i jest to wykończenie jedyne w swoim rodzaju. Plus, że dołączony case urok urządzenia psuje jedynie w małym stopniu. W tylnej części wyróżnia się także wystający zestaw obiektywów, który przypomina mały aparat. Plus, że na tym elemencie również znalazł się biały wzór. Mi wygląd wyspy nie przeszkadza, natomiast jest to kwestia gustu. Bujanie się u smartfona na płaskiej powierzchni jest jednak faktem. Telefonu praktycznie nie da się używać na biurku czy stole. Doceniam natomiast szczelność potwierdzoną certyfikatem IP68. Jeśli chodzi o budowę, to na spodzie znalazły się tacka na SIMkę, otwór mikrofonu, wejście do ładowania i maskownica głośnika. Lewa krawędź jest pusta, a na prawej zobaczyć można przyciski regulacji głośności i wybudzania. U góry mamy kolejną maskownicę głośnika, otwór mikrofonu i diodę podczerwieni. Smartfon może sterować elektroniką taką jak telewizor wracając do głośników to są one fantastyczne. Zapewniają pełen szczegółów i dynamiczny dźwięk. Przechodząc do frontu, to w górnej części znalazło się wycięcie na kamerkę, a w dolnej producent umieścił czytnik linii papilarnych. Jest on nieprzyjemnie nisko, ale działa sprawnie. Zabezpieczenia uzupełnia odblokowanie twarzą. Najważniejszym elementem na froncie jest jednak zaokrąglony i ścięty na rogach ekran otoczony wąską ramką. Użytkownik do dyspozycji dostaje 6,67-calowy wyświetlacz x OLED. Pracuje w wysokiej rozdzielczości 2700x1220 pikseli, co daje 444 piksele na cal. Nie zabrakło LTPO, czyli zmiennej wartości odświeżania ekranu w zakresie od 1 do 120 Hz. Ekran nie robi może aż tak dużego wrażenia jak w najnowszych galaktykach Samsunga, natomiast nie można się tu do niczego przyczepić. Czerń jest doskonała, kolory nasycone, a jasność, przynajmniej w wiosennym słońcu, wypada zadowalająco. Ekran chroni wychwalane przez producenta szkło Kunlun Glass. Wydajność to kategoria, w której najnowszy flagowiec Huawei przegrywa z konkurencją. Ze względu na konflikt Huawei z USA, P60 Pro wyposażono w zeszłorocznego Snapdragona 8G1, którego dodatkowo wykastrowano z obsługi sieci 5G. Dla typowego użytkownika nie zrobi to dużej różnicy, bo nawet zeszłoroczny Snapdragon 8 to wydajna maszyna, ale płacąc flagowe pieniądze nie dostajemy topowego chipu. Na naszej stronie znajdziecie wyniki benchmarków. Podczas codziennego korzystania smartfon nie nagrzewał się przesadnie, ale po 10-15 minutach pod pełnym obciążeniem metalowa ramka robi się nieprzyjemnie gorąca. Konfiguracja pamięci testowanego modelu to 8256, ale w sprzedaży dostępny ma być też wariant 12512 GB. Jeśli chodzi o system, to mamy tu Androida z nakładką Emotion UI 13.1 i w mojej ocenie jest to najgorszy element testowanego smartfona. To znaczy sama nakładka jest przeciętna. Do niektórych elementów trzeba się przyzwyczaić, ale funkcje, których szukałem, były łatwo dostępne. A jedyne zastrzeżenie to foldery z apkami, które nawet nie są zainstalowane. Czymś, co dla mnie, wieloletniego użytkownika Androida było nie do przeskoczenia, to brak GMS, czyli usług mobilnych Google'a. Co prawda istnieje Gspace i Gbox, które umożliwiają włączenie apek Google'a, a sklep Huawei jest trzecim największym miejscem z apkami, ale doświadczenie korzystania z telefonu trochę odstaje. Używanie G-Space'a jest ok, ale powiadomienia nie zawsze przychodzą błyskawicznie. Otwarte aplikacje są bardziej zasobożerne niż u konkurencji. W Huawei App Gallery mamy Messengera czy Facebooka, ale powiadomienia czasami przychodzą spóźnione, choć tu winie raczej algorytmy oszczędzania energii. Mapy Petal w sumie są bardzo dobre, ale brakuje tutaj googlowych opinii, no i udostępnianie lokalizacji znajomym nie jest tak wygodne. Dobrze działał TikTok, Instagram i znalazłem apki banków, z których korzystam aplikacje, których nie ma w sklepie, pobrać można z zewnętrznych źródeł. Czy da się korzystać ze smartfonów Huawei w 2023 roku? Oczywiście, że tak. Natomiast dla osoby przyzwyczajonej do Androida, taka przesiadka może być trudna. W praktyce, jak chciałem szybko coś zrobić, chwytałem za starego OnePlus'a, a nie za nowiutkiego P60 Pro. Coś co Huawei zrobił bardzo dobrze, to ekosystem. Mając MacBooka, mogę wyświetlić ekran telefonu na laptopie i bez dużych lagów nim sterować. W prosty sposób można też przesyłać zdjęcia. Aparat to bez wątpienia najlepszy element tego smartfona. Konfiguracja oraz jakość samych aparatów jest fantastyczna. Mamy dobry ultra szeroki kąt, cudowną i jasną matrycę główną ze zmienną przysłoną oraz teleobiektyw z przybliżeniem 3,5. Sama aplikacja też jest świetna. Większość opcji mamy w zasięgu palca. Tryby fotek są przemyślane i działają bardzo dobrze. Rezultaty potrafią zachwycić. W dzień wszystkie fotki prezentują się poprawnie, a portrety robione teleobiektywem są świetne. Przy większych powiększeniach do działania wkraczają algorytmy, i w większości sytuacji radzą sobie przynajmniej dobrze. Zdjęcia nocne również potrafią zachwycić. Główny obiektyw w miejskim świetle nawet nie potrzebuje trybu nocnego. W naprawdę ciemnych warunkach, w trybie nocnym fotki z każdego obiektywu dają radę. Selfiaki poza kompletną ciemnością wychodzą bardzo dobrze. Producent dorzuca dwa dodatkowe profile podbicia jasności oraz kolorów x Osobiście korzystam z domyślnego, ale jeśli lubisz nasycone kolory lub wyjątkowo jasny obraz w prosty sposób uzyskasz oczekiwany efekt. Pod względem wideo niektórym brakować może nagrywania w 8K, natomiast materiały w 4K wyglądają bardzo ładnie. Stabilizacja jest świetna, a zmiana ostrości i ekspozycji szybka i płynna. Nocą P60 Pro rejestruje imponującą ilość szczegółów, a szumów nie ma tak wiele. Przedni aparat jest w stanie nagrywać 4K przy 60 klatkach na sekundę i to wypada bardzo dobrze. A jak wypada jakość rejestrowanego obrazu oraz dźwięku, ocencie sami. Huawei p 60 Pro wyposażony w akumulator o pojemności 4815 mAh. Czas działania jest typowy dla flagowców. Będąc w zasięgu Wi-Fi przy średnio intensywnym użyciu smartfona można liczyć na około 8 godzin działania. Na sieci komórkowej ten czas skróci się o około 2 godziny, a grając smartfon wytrzyma około 3-4 godzin. Producent do zestawu dorzuca świetną ładowarkę. 88W zapewnia szybkie, ale nie najszybsze ładowanie. To, co podoba mi się najbardziej, to dwa wejścia. Do kostki podłączyć można przewód z końcówką USB-A lub USB-C. Jednocześnie podpiąć można jeden kabel. W teście 50% naładowania ujrzałem po 12 minutach, a 100% wymagało niecałych 40. Plus, że ja szybko ładować można na przykład ładowarką od Matebooka. Pozytywnie wypada 50-watowe ładowanie bezprzewodowe i 7,5-watowe ładowanie zwrotne, którym energię uzupełnicie na przykład w słuchawkach. Łączność poza obsługą 5G jest na bardzo dobrym poziomie. Nie miałem problemów z siecią komórkową, Wi-Fi czy Bluetooth. GPS szybko łapał sygnał i był stabilny. Podsumowując, Huawei P60 Pro to jeden z najlepszych smartfonów, po którego jednak nie sięgałem bardzo chętnie. Ekran jest piękny, a możliwości fotograficzne cudowne. Czas działania wypada pozytywnie, ładowanie jest szybkie, a design urządzenia wyróżnia się spośród konkurencji. W teorii smartfon posiada więc wszystko, czego może potrzebować użytkownik. Niestety dla miłośników Androida brak GMS-a może być trudny do przeskoczenia. Owszem, HMS oferuje coraz więcej możliwości i przez większość czasu działa nieźle, ale doświadczenie korzystania z urządzenia przez wieloletniego użytkownika Androida jest zauważalnie gorsze niż u konkurencji. Jeśli aż tak bardzo nie polegasz na usługach Google'a, a oczekujesz przede wszystkim świetnego aparatu, to Huawei Apa 60 Pro zdecydowanie polecam. A co wymyślicie o tym modelu? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zapraszam na nasze media społecznościowe i na stronę, gdzie znajdziecie wyniki benchmarków. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!